Drodzy diecezjanie, jest Boże Narodzenie. Emanuel, Bóg z nami, to jest ta radosna nowina, dobra nowina, która dociera do naszych serc. Jesteśmy po Adwencie, po roratnich, sakramentalnych spotkaniach i cała tajemnica i piękno jest w narodzeniu Jezusa w nas, w naszych sercach, w tej bliskości największej, jaką Bóg nam podarowuje. A to powoduje i sprawia w nas, że łatwiej nam stanąć wobec siebie, łatwiej wziąć do ręki opłatek, łatwiej złożyć swoje życzenia i otworzyć serce głębiej, niż normalnie nam się to zdarza. Drodzy diecezjanie, życzę, by to były takie święta. Głębia Bożej obecności niech otworzy nam serca na siebie, nawzajemnie, niech skieruje nasze oczy również do tych, którzy mają czas smutny, bo są sami, bo ktoś odszedł z ich bliskich. Niech to będzie Boże Narodzenie, które jest doświadczeniem radości i szczęścia, ale też niech będzie obdarowywaniem tych, którzy są wokół nas. Błogosławionego czasu życzę wszystkim. Wesołych Świąt.